Tego samego dnia, w którym pan regent raczył zająć się moim losem, wielmożny Jabłoński, wojski nowogródzki, zaprosił mnie na odbycie kondescencji na gruncie z ojcami dominikanami nowogródzkimi. A że zgodnym sposobem skończyła się ta sprawa, na której dzwoniłem, ba, sam komplanacją napisałem, pan wojski dał mnie brykę na pasach, którą sobie był przed rokiem z Warszawy sprowadził, a której równej nie było w całym Nowogródku. A ksiądz prowincjał ofiarował mnie 1000 złotych. Kiedy więc w kilka dni potem mój łaskawca, pan Fabian Wójniłowicz, wpadł do mnie z doniesieniem, że już wszystko się ukartowało i że trzeba mi z nim jechać do Gruszówki dla podziękowania jaśnie wielmożnej podkomorzynie, śmiele z nim puściłem się w drogę, nie turbując się, by gdzieś chyba zapożyczywszy się wydatki opędzić. A jednak lubo byłem rad temu, co się robiło. Cała podróż nie obeszła się bez wielkiej niespokojności, a nawet strachu. Jakoś się to odbyło przed jaśnie wielmożną podkomorzyną, która była pani wielkiej powagi i wyrozumiałości. To prawda, że pan Fabian wszystko za mnie mówił. Mruczałem, sam nie wiem co. Tylko tyle pamiętam, że dziękując do nóg jej padłem i odbyły się zaręczyny. A ja i moja narzeczona wyglądaliśmy jak delikwenci na śmierć dekretowani. To wiem od pana Fabiana, bo siebie nie widział, a na moją narzeczoną oczu nie podniosłem. Zamieniwszy pierścionki po oznaczeniu dnia ślubu, opuściliśmy Gruszówkę. Że już było późno, w karczmie nocowaliśmy. Tam dopiero przyszedłem do siebie. Potem, jak się rozeszła wieść o moich zaręczynach, a zaczęli na sądach kosmato mnie witać i sędziowie, i koledzy, i pacjenty łaskawi. To była nowa przeprawa, ale byłem śmielszy, bo było wielu takich, co już przez to przeszli. Jak zaczęły do mojego dworku chodzić fury, to ze zbożem, to z legominą, to z omastą, żebym miał hrabstwo dziedziczne, moja żona porządniejszej spiżarni znaleźć by nie mogła. A na wiktuałach się nie skończyła niektórych łaska. Wielmożny strażnik Łęski dał mnie 2 krów na nowe gospodarstwo. Wielmożna Bernowiczowa, Cześnikowa Nowogródzka dała 2 obrusy i 2 tuziny serwet swojej roboty. A jaśnie wielmożny chorąży Rdutowski, chociaż nie miałem czasu jemu się zasłużyć, beczką wina mnie obdarzył. Tak, że było i na czym, i czym przyjąć. I dnia 25 listopada, w dzień świętej Katarzyny, panna Magdalena Bohuszewiczówna została panią Soplicową. Jakem ją zaprowadził do mojego dworku, wszystko zaczęło iść jak z kłębka. 2 lata nie upłynęły, a już i dworek, którego najmował, był naszą własnością. I 1000 tysięcy leżało na procencie. Potem zaraz książę wojewoda Wileński powierzył mi swoje interesa i doktorowicze dostały mi się w dzierżawę. Ja siedzę przy sprawach, a Magdusia pilnuje gospodarstwa. Dobrze to mawiał pan Fabian, że dobrze z żonką.